Lubelskiego Ruchu Antyłowieckiego. Od 2017 roku walczymy z myśliwską patologią. Z roku na rok, jak się stanę właśnie w skrócie powiedzieć, z roku na rok jest coraz ciężej, nie tylko jeżeli chodzi o prawo łowieckie, ale jeżeli chodzi o nas. Wielokrotnie na moim przykładzie grożono mi bronią, dostawałam pogróżki od myśliwych. Dwa tygodnie temu na polowaniu zbiorowym, na którym byłam z moim kolegą, zniszczono moje auto całkowicie. Przebito cztery opony, przebijając je wielokrotnie nożem, wybito szybę, zniszczono wszystkie trzy wycieraczki oraz zniszczono lusterko. I dzisiaj na bramce, dzisiaj na barze stoi puszka Lubelskiego Ruchu Antyłowieckiego, więc jeżeli macie ochotę nas wesprzeć, bardzo was zachęcam, ponieważ każdy wyjazd nas kosztuje. I przede wszystkim dzisiaj chcę wam wszystkim podziękować, bo zrzutkę, którą otworzyłam dosłownie po dniu, po tej całej sytuacji, kiedy zniszczono moje mienie. Kwota, cel został zebrany niecały w tydzień, za co bardzo, bardzo wam dziękuję, co jest zajebiste. Także brawo dla was. A my się nie poddajemy, także dalej jeździmy w teren i zapraszam was, żeby nas wspierać, żeby wspierać wszystkie ruchy antyłowieckie, ponieważ patologię trzeba niszczyć. Dziękuję.